O tak, mamy organizatora, moje uśmiechanie. Cześć. Tak, właśnie będę grał na imię. Dobrze, to teraz będzie troszeczkę poważnego repertuaru. Jakiś czas temu wydaliśmy płytę z piosenkami pani Marii Konopnickiej i teraz pośpiewamy kilka piosenek właśnie z tej płyty. Będą to piosenki o naturze, o przyrodzie, o ptakach. I będziemy potrzebowali waszej pomocy. Ja sobie zejdę do was, żebym mógł z wami porozmawiać. Super, dobra, mogę do was przyjść, to teraz tak. Będę trochę bliżej, to będę was lepiej słyszał. Teraz będziemy znowu potrzebować waszej pomocy, bo spróbujemy sobie zrobić wszyscy taką orkiestrę. Widzieliście kiedyś taką wielką orkiestrę? Na jakiejś scenie, nie wiem, filharmonii, gdzie jest wielu muzyków i wszyscy razem grają, ale jest jedna osoba, która pokazuje, kto ma kiedy grać. Ma taką pałeczkę, pokazuje tą pałeczką. Kto wie, jak się nazywa ta osoba? No? To jest dyrygent, tak jest. Te stopy jeszcze będziemy głośno tupać. Umiecie jeszcze głośno tupać jednocześnie i grać na bębnach? Spróbujemy. 3, 4, głośno tupiemy i gramy na bębnach.
Super, wiemy już jak grać, wiemy na czym grać. To teraz musimy sobie ustalić jakieś znaki. Ja mam tutaj właśnie, nie będę miał pałeczki, ale mam takiego marakasa i będę dyrygentem. I teraz tak, jeżeli grzechotka będzie w górze, to gramy głośno. Umiecie grać głośno? Chyba umiecie, ale teraz będzie trudniejsza rzecz. Trzeba będzie zagrać cicho. Jak grzechotka zejdzie na dół, to gramy cicho, a jak jest na dole, to w ogóle przestajemy grać. Spróbujemy? Zaczniemy od takiego cichego grania paluszkami i będziemy grać coraz głośniej. 3, 4, najpierw cichutko. Głośniej, głośniej i bardzo głośno! Bardzo dobre powitanie w Solcu i organizatorzy nas świetnie przywitali i mieliśmy też dostęp do pokoju przed próbą, znaczy po próbie i dużo czasu, więc poszliśmy spać, więc świeży, wypoczęci, wyspani, żeśmy wyszli na scenę, więc stąd nasza dobra dyspozycja. Czy co, sen i dobre żywienie świadczy o zdrowiu, a zdrowia to energia, a energia na scenie to podstawa? Tak jest i też ważna jest publiczność w tym wszystkim. Bo publiczność mimo niesprzyjającej aury pogodowej, w sensie gorąca i słońca, naprawdę była aktywna, śpiewała,
udzielała się, więc nam też się chciało dzięki temu grać. Więc fajnie nam się grało. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jakie byłyby lepsze warunki pogodowe? Jakaś mała chmurka jakby przyszła, to byłoby trochę lepiej, byłoby trochę chłodniej, bo nie świeciłoby nam w twarz. Ale poza tym byłoby super. Okej, okej, a w takim razie teksty piosenek i aura związana z tekstami. Powiedz mi, skąd te czary z mikrofonu? Bo jesteś wokalistą, tak? I nie tylko, widziałem też banjo, widziałem też ukulele i najpiękniejszy instrument na świecie, czyli wokal. Tak, teksty są głównie mojego autorstwa. Ale muszę powiedzieć, że do pisania tekstów często inspirują mnie dzieci, bo ponieważ na co dzień pracuję z dziećmi, więc podrzucają mi pewne pomysły na piosenki. Kiedyś na przykład ktoś powiedział, że bardzo chciałbym mieć piosenkę o dinozaurze, więc taką piosenkę napisałem. Więc tematy mi przynoszą dzieci albo życie mi przynosi. A ostatnia płyta na przykład, to wzięliśmy teksty nie nasze, bo wzięliśmy teksty Marii Konopnickiej. A ty kukułeczko, co na drzewach siadasz, jakie ty nowiny w lesie rozpowiadasz? Wszyscy kuku, w lesie rozpowiadasz, jeszcze raz kuku, w lesie rozpowiadasz, opa! Być jednorazowy projekt, ale te teksty nam się o tyle spodobały, te piosenki nam się spodobały i okazało się, że też działają z publicznością, więc wsadziliśmy je na stałe do naszego repertuaru. A mówisz, że pracujesz z dziećmi. Czy uronisz rąbka tajemnicy, uchylisz? Co to za praca? Pracuję, prowadzę rytmikę, zajęcia muzyczne w żłobku i w przedszkolu w Krakowie. Czadowo! Tak się narodziły czereśnie, że pracując z dziećmi, robiąc z nimi różne zajęcia, zacząłem sam wymyślać piosenki dla nich, bo mi brakowało pewnych piosenek. A potem powstał zespół siłą rzeczy, zaczęliśmy je grać na żywo i te rzeczy, które robiłem z dziećmi, testowałem na nich, mogliśmy potem już grać dla ludzi jako czereśnie. To jeszcze ostatni rąbek tajemnicy, wasza praca na YouTube, bo też widzieliśmy filmy i nie tylko, animacje. Jak to wygląda? Jesteśmy boomerami chyba, jeżeli chodzi o internet i o YouTube, więc tak naprawdę nie wiem, czy jest się czym chwalić, dopiero staramy się jakoś ten świat eksplorować i odnajdywać się w nim. Idzie nam to, mam wrażenie, bardzo trudno, ale trzymajcie za nas kciuki. Mamy nadzieję, że będzie tego więcej i będziemy więcej tworzyć treści na YouTubie. My was będziemy na pewno subskrybować i polecamy też, aby inni to robili. Dzięki bardzo. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Chciałam ja w maju ciepłego wyraju, zagubiłam drogę, ścieżynkę do gaju i kuku, ścieżynkę do gaju, jeszcze raz kuku, ścieżynkę do gaju, hopa! Ścieżkę do gniazdeczka mego, leraz latam, kukam, ot już wiesz dlaczego i solec kuku, ot już wiesz dlaczego, ostatni kuku, ot już wiesz dlaczego. Poklaskać, pokażę kiedy. Raz, dwa. Spróbujemy. Uwaga. Super. Jeszcze raz. Dziękujemy. Klaszcz, klaszcz, klaszcz. Jeszcze raz i jeszcze raz. Klaszcz, klaszcz, klaszcz. Jeszcze raz i jeszcze raz. Klaszcz, klaszcz, klaszcz. Jeszcze raz i jeszcze raz. Klaszcz, klaszcz, klaszcz.
niesamowici. Daliście czadu. Naprawdę. Wielkie brawa. Zespół Czereśnie. Ale nie uciekajcie jeszcze. Ja wiem, że jest wam gorąco. Mam do was takie jedno pytanie. Wiecie, gdzie jesteście? Wiemy, w Solcu Kujas. Świetna odpowiedź. Brawa dla zespołu Czereśnie. Jesteście wielcy, naprawdę. Rozruszaliście nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych. A żeby było ciekawie, tym razem Czereśnie zostały nagłośnione przez Wiśnie. Wiśnia tam jest z tyłu. Razem z Mateuszem. Owocowo. Tak, tak, Mateusz, ja wiem, ale Wiśnia tutaj z nami działa. Śmialiśmy, że w tym roku Wiśnie i Czereśnie w Solcu Kujawskim na Dniach Solca. Cudownie, że jesteście z nami, że nie uciekacie, że nie leżycie gdzieś w spiekocie nad morzem albo nie odpoczywacie nad jeziorem. Jesteśmy tutaj w Solcu pod sceną. Jak chłopacy powiedzieli, będzie można nabyć płyty i koszulki, tutaj za chwilę będą w namiocie, ale jak są z nami jeszcze dzieciaki pod sceną, to mamy dla was małą niespodziankę i mały konkurs z nagrodami. O tak, będą nagrody i zapraszamy do siebie, słuchajcie, dzieci z rodzicami. Myślę, że potrzebujemy 5 zespołów. Poprosimy. Mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, chodźcie, możecie nawet we trójkę. Śmiało, łapka w górę, kto jest chętny do udziału w konkursie? Jest, pierwsza drużyna konkurs jest. Konkurs dla dzieci. Pierwsza drużyna jest. Zapraszamy pierwszą drużynę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już zaprosiłam. Macie bajki? Ja myślę, że każdy zna bajki. Zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze jeden zespół. Dobrze, to teraz proszę jeszcze dwa kroczki do przodu, do przodu, do przodu, żeby było bezpieczniej. Pierwszy zespół. Panie Tomku, pierwszy zespół. Będziemy notować? Dobra, to jest karteczka, kajecik. Z której strony jest pierwszy zespół? Zaczynamy tutaj. Imiona znamy, kto tu będzie? Nie znamy i... Jak masz na imię? Janka, a mama? A zespół nazywa się? Nazwa zespołu to? Właśnie do mikrofony. Dinozaury, elegancki. Dinozaury. Dobra, to może świetnie. Zapisuję dinozaury. Pierwsza drużyna to dinozaury, a drugi zespół składa się z... Jak masz na imię? Leon. I jego mama? Asia. I mama Asia. Świetnie. A macie nazwy swojej drużyny? Pikachu. 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 No tak, teraz Pokemony owładnęły naszym światem. Także mamy zespół Pokemonów. A tutaj trzyosobowy zespół w składzie? Gabrysia. Gabrysia i... Alek i mama. Dominika. I mama Dominika. A wasz zespół to? Bilusie. Bilusie. Pięknie. Bilusie. Zespół numer 3. Bilusie. Ale tutaj już dosyć poważny mężczyzna. Jak masz na imię? Adam. Adam i jego tata? Krzysztof. I pan Krzysztof. A wasz zespół to? Sonik. Sonik. Znam tego pana. Taki niebieski? Dobra. I szybko biega. Szybko biega, tak? Okej. Okay. I ostatni, piąty zespół, też w składzie trzyosobowym. Dziewczyny, jak macie na imię? Lila? I Weronika. I Weronika, tak nieśmiało. Okej. Okay. I mama? Ciocia. I ciocia Edyta. Świetnie. A nazwa zespołu to? Blesiaki. Super. No to słuchajcie, mamy już zespoły, mamy ich nazwy. Czas rozpocząć tę bitwę. Gotowi? Słuchajcie, będę zadawała pytania każdemu zespołowi. Tak myślę. Czy kto pierwszy, ten lepszy, panie Tomku? Jak to lepiej zrobić? Po kolei. Ja myślę, że tak. I będziemy zaczynali od mojej prawej strony. Pierwszy zespół. Uwaga, pytanie pierwsze. Będzie w telewizji, po co nagrywasz? Słuchajcie, kto tu taki? Dwa łasuchy tym się szczycą, że wygrały z czarownicą. Z jakiej to może być bajki? Dwa łasuchy i czarownica. Czarownica, która miała taki pyszny, słodki domek. Dwa łasuchy. Kto to taki? Mamy odpowiedź? Jaś i Małgosia. Mama powtarza. Jaś i Małgosia. Jaś i Małgosia. O tak, oczywiście. Pierwszy punkt wędruje do waszej drużyny. Uwaga, drugie pytanie. Jaki to kotek w krainie bajek, co chodził w butach i kurzy fajkę? Kapelusz z piórkiem nosi na głowie. Co to za kotek? Kto mi to powie? W butach. O
Oczywiście, że tak. To kot w butach. Słuchajcie, ja myślę, że te pytania są zdecydowanie za proste dla was. Uwaga! Zespół numer 3. Ciągnie sieci stary rybak. Ach, skarb jakiś złowi chyba. Skarbem ten ludzkim głosem mówi: puść mnie proszę. O, mama tutaj dobrze podpowiada. Jaka jest wasza odpowiedź? Złota ryba. Oczywiście, że chodzi o złotą rybkę. Pięknie. Brawo. Idziecie jak burza. Pytanie dla Sonika. Uwaga. Bardzo wiele przygód miał drewniany chłopczyk. Zanim z ojcem się spotkał, w brzuchu u rekina. Kto to taki? Pinokio. Fantastycznie. Fantastycznie. Tak, to Pinokio. Zespół ostatni. Pytanie skierowane do was. Uwaga. Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek? Znamy odpowiedź? Kopciuszek. Kopciuszek, no tak! Brawo, słuchajcie, no jak ta rozgrywka nam idzie, wy wszystko wiecie i nie wyłania nam się... Niech ogarną nas. Wiem, wyszły twoje. Dziś, o, ogarnie głowę. Nie tylko jeżeli chodzi o atmosferę publiczności, ale też o atmosferę pogodową. Było bardzo, bardzo gorąco. Było bardzo ciepło, było bardzo rock'n'rollowo i muszę tutaj pochwalić mieszkańców Solca, że stanęli na wysokości zadania, przyszli na koncert i dali niezłego czaru.
No właśnie, a skąd bierzecie tą energię? Bo widać było, że skaczecie, kipiecie. Skąd to jest? Czy to jest ze słońca? Słuchaj, razem w czterech mamy już 200 lat, więc zadanie, skąd czerpiemy energię, jest pytaniem dobrym i zasadnym. Czerpiemy ją z muzyki właśnie, a cały materiał był ogniowy, bo szykuje się reedycja naszej płyty Ogień sprzed prawie już 30 lat. Stąd też połączyło się słońce, ogień, publiczność, my, wszystko razem daje energię. Wszechobecny rock'n'roll był dzisiaj z nami. Był to bardzo fajny koncert i jeszcze raz będę powtarzał to jak mantrę. Dziękujemy mieszkańcom Solca, że byliście z nami i byliście tak rock'n'rollową publicznością. A ja powiem szczerze, że widziałem też parę osób z Bydgoszczy, które specjalnie przyjechały i ja też dziękuję, nie tylko Solcowi, ale też Bydgoszczy podziękuję. A gdzie teraz będziemy mogli Was zobaczyć na kolejnym koncercie? No właśnie. W tej chwili pracujemy generalnie nad nowymi piosenkami, nad nowymi aranżami. Na pewno wracamy do Chin, już w styczniu zagramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i myślę, że już jesienią niedługo zagramy z naszym byłym perkusistą, czyli z Romkiem Rojewskim, który od kilku ładnych miesięcy wspiera doktora Misio, gra tam na bębnach i zagramy z doktorem Misio na pewno kilka koncertów na jesiennej trasie. No właśnie, będzie jesienna trasa, troszkę w połączeniu z doktorem Misio, trochę sami. Będzie nas można zobaczyć też na wybrzeżu, ale jak wiecie, sami materiał jest dość trudny w sensie rock'n'rollowy, więc na takich dniach miast rzadko nas można spotkać, ale w klubach dużo częściej, a na jesień trasa dedykowana płycie Ogień, sześć koncertów z doktorem Misio, czyli ze słynnym Arkadiuszem Jakubikiem. Czyli przed Wami intensywny czas. Mam nadzieję, że w Solcu również Was zobaczymy. Na pewno, my zapraszamy na próby. U mojego brata w domu są próby, więc... Tak jest, dlatego dzisiaj pozdrawiam sąsiadów, bo oni znają piosenki na pewno na pamięć. Bo oni ciągle z nami są. Ja mówię, to są nasi najwięksi fani, czyli sąsiedzi Zbyszka, bo oni nas ostatnio bardzo często słyszą. Słuchajcie, gorąco pozdrawiamy Andrzej Mann. Zbyszek Mann, pozdrawiamy gorąco telewizję Solec. Czadu, nie ma siedzenia, wstajemy i szalejemy. Co my na to? Darling, you gotta let me now. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, you'll be good till the end of time. So come on, let me now. Should I stay or should I go? Always this, this, this. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, then it's black. So if you want me, I'll be back. So come on, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
chciałam skorzystać z fantastycznej okazji, żeby przedstawić mój wspaniały zespół, który dzisiaj tutaj ze mną jest. Na klawiszach Mikołaj. Poproszę o wielkie brawa. Na gitarze. Kalibry. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, wreszcie uderzać boso, kochać wtedy pierwszy raz. Wszystkie te momenty, by zatrzymać sobie czas. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać sobie pierwszy raz. To Cala Palma, stanem to La Palma, Guarome na wina piąt. Vivo la presente, miramo contente, libre de fortuna. Tego nie da się powiedzieć, radość, słońce, wiatr na ciele. Łapie wszystkie te momenty, by zatrzymać w sobie czas. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć się północą, w deszczu biegać wąsą, kochać te tepki. Nie mamy mi kurator, nie mamy mi kurator, nie mamy mi kurator.